Rosa. Podłącz kompila do terminala i włącz do miejsca. Ja się Mleczku, witam w kolejnym odcinku z gry Death Stranding. I teraz właśnie zajmiemy się podłączeniem terminala. Jak na koniec poprzedniego odcinka mówiłem. Higgs, czy tutaj będziemy mieli jakieś starcie z Higgsem, wreszcie takie konkretniejsze? Znaczy no, w sumie mieliśmy już z nim kilka potyczek. Może nie do końca z nim. Czy Higgs jest... naszym głównym bossem? A to by wyglądało. Po tym gościem, którego trzeba rozdupczyć i przejść dopiero grę. Inaczej chyba nie ma opcji. Są blisko całkiem do dystrybucji od węzła granicznego. Granatnik ze zdalną detonacją. Dobra robota. Dotarłeś do ostatniego bastionu Bridges 1. Nigdy nie wypuściliśmy się dalej na zachód. Tak naprawdę to cud, że ta rozdzielnia nadal działa. Tak czy inaczej jesteś blisko węzła granicznego. Twojego ostatecznego celu. Amelie będzie tam na ciebie czekać. Głowa do góry. Już tylko jedno miasto. Już niedługo ostatni raz użyjesz Cupida. Chociaż będziesz potrzebował jeszcze jednej rzeczy. Tak czy siak, ogólnokrajowa sieć to twój bilet powrotny. Pamiętaj tylko, że przyłączając węzeł graniczny, najpewniej ujawnisz Higgsowi lokalizację Amelie. Musisz się do niej dostać przed nim. Idź do kwatery i ogarnij swój sprzęt. Jak będziesz gotowy, damy ci potrzebne rzeczy. Pamiętaj, żeby odebrać zlecenie, zanim opuścisz rozdzielnię. Tak, nie tylko Higgs nosi maskę. Sam? Jesteś tam? Amelie. Słyszysz mnie? Sam! Tu jestem, Amelie. Sieć jest prawie gotowa. Jeszcze tylko jeden węzeł. I Ameryka zjednoczy się na nowo. Znasz moje prawdziwe imię? Zapewne nie. Amerigo. Od Amerigo Vespucciego. Człowieka, który odkrył Amerykę. Myślałem, że to był Kolumb. Tylko, że Amerigo wszystkich nabrał. Kłamał. Ameryka to kłamstwo. Ameryka! Jestem na plaży, Sam. Na naszej plaży. W miejscu moich narodzin. Higgs nigdy mnie tu nie znajdzie. Nie może. Nie martw się. Idź do granicznego z ostatnim Cupidem i dokończ misję. Potem spotkam się z tobą w kwaterze w rozdzielni. Jest coś, czego ci nie powiedziałam. Ukrywałam to. Tak długo cię oszukiwałam. Higgs nie kłamał na mój temat. Mogę unicestwić nas i ludzkość. Zagłada. Oto czym jestem. Co ty wygadujesz? Ale przecież nie chcę nią być. Pragnę tylko, żeby cały świat na nowo się zjednoczył. My też. Sam. Powstrzymaj mnie. To jedyne wyjście. Będę czekać na plaży. Amelie? Amelie! Gruby temat, dobra. Serio. Już nie wiem, kto jest zły. Czy ona boi się, że ona jest zła, czy ona się boi, że Higgs ją wykorzysta? Czy jakieś nowe figurki nam tam doszły? No mamy całkiem sporo tych figurek. Dobra, Eutek sobie odpoczywa. My byśmy musieli wziąć oczywiście tutaj prysznic przede wszystkim.
Ostatnim razem sam robił kupę, teraz nie musi. To jak na sprzęt obejrzyjmy. Możemy zmienić kolor, tak? A no tak, bo tam było kiedyś właśnie informacja, że nam... Ja nie chcę nic zmieniać, nie mam wszystko fajnie. Tu, bo być może to już ostatni nasz... Na lasach gdzieś tam stół jakiś oglądamy. Tam jest też jakaś figureczka fajna. Dupnijmy sobie jakieś tutaj monsterka. Dobra, dobra. No co, wychodzimy chyba powolutku. Maksymalnie o 25%. No to ej, to walnijmy jeszcze jednego. Są małe puszeczki, tam 300 ml. Nie jest dużo. Ale jeszcze jednego to może być problem. To nie pijmy już więcej. Dobra, spadajmy stąd. Żołnierza oczywiście znamy i pamiętamy. Zużycie. Aero, bagażnik, wzmacniający niech zostanie, drabina, spray naprawczy, assembler, worek z krwią. Buty mam dosyć mocno zużyte. Więc stwórz sprzęt. Zacznijmy właśnie może od butu. Jakiś assembler. Nie wiemy, co na zlecenie. Dostawa klucza aktywacyjnego do sieci węzła granicznego. 30 kg. Do tu,
skrajograniczny. Ostatni element układanki. Tym razem Qubit nie wystarczy, by nawiązać połączenie. Będziesz potrzebował klucza aktywacyjnego do sieci. Ukryliśmy go w obawie przed atakiem terrorystów. Kurzył się w centrum dystrybucji. Aż do teraz. Znajdź go w terminalu i zabierz do węzła granicznego. Na szczęście zautomatyzowane systemy w centrum dalej działają. Gdy tylko wprowadzisz klucz, nastąpi automatyczne połączenie z siecią. Posłuchaj, Sam. Klucz ma unikalny identyfikator. Jeśli coś mu się stanie, nie będziesz mógł wydrukować nowego. Jest tylko jeden, niezastąpiony. I na Boga, pod żadnym pozorem go nie zgub, ani nie zniszcz. Rozumiesz, Sam? Tej jednej dostawy nie wolno ci spierdolić. Liczymy na ciebie. Tylko tej jednej? A bomby z antymaterii? Albo mała ta atomówka? To co? Też nie wolno mi było spierdzielić. Tyle ode mnie wymagają, no. Zlecenie przydzielone. Daj to nam jakiś samochód może, albo coś. Motorek najlepiej. Już sprzęt. Żeby to było tak oczywiste, nie? A może w garażu coś stoi? Garaż jest niedostępny. Oh fuck. No to wyprawa z buta. Rozpoczynam skan przyjemnej podróży. Nie jest dobry pomysł, żeby mi powierzyć jakiś taki delikatny klucz aktywacyjny, bo wszyscy doskonale wiemy, że nie jestem delikatny z tym odkami. No to dobra, gdzie idziemy? Jak mnie mam w tym kierunku? Tak naprawdę żadnego pojazdu mechanicznego? O, dysk z danymi. Wieżyczkę. Wieżyczką co trzeba sprawdzić. Po co ten most? Metrów. No niby niedużo, ale... Siema mordo, co tam? A tak, jakby to było, gdybyśmy nie mieli naszych wspaniałych, wynurzonych. No właśnie. Co coś tutaj? Rodzaj pocisku, hematogranat, granat, granaty poślizgowe, granaty uspokajające. Hematogranaty. Naboje usypiające. Potrafienie emitują gaz. Wrogowie, którzy zostaną na dłuższy czas wystawieni na jego działanie, tracą przytomność. Myślałem, że idą spać. Hmm.
No, mamy przerywnik, więc to nie będzie tak oczywiste. Co to jest, kuźwa? Że jeden by dokonać wyboru. Czy ja dobrze idę? Czy... No tak, dobrze. To jest kuźwa. Pania. My tam iść. To coś mi się wydaje, że to nie będzie takie proste. Ja sobie jeszcze tutaj na chwilę, niech tam odnowią sprzęt. No i dobra, idziemy. Ewidentnie muszę iść w dół chyba. To miała być gra o tym, że zostajemy kurierem. No to normalnie jak na wojnę.
fuck? Tyle zajebisty. Że żałuję, że nie wziąłem więcej. Też był strefa wolna od wynurzony. To mamy dysk. Kurwa, znowu. Ostatnie 3 metry jeszcze. No czuję w cholerę. Sama ty czujesz? Bo ja czuję ciągle czyjś oddech na karku. Nie mamy. Dobra. Trzeba się odlać, bo to jest, wiecie. Nie ten granatnik. Ten granatnik. Nie! Kurde, nie widziałem ziomka. Nara. Nie dam się wciągnąć, nic z tego. Kurwa, znowu. A nic z tego.
ciężarówka od Bridgesów. Stan low w normie. Okej. Okay. Cieszy nas to. Ja miałem nadzieję, że tymi ciężarówkami też będzie nam dane jeździć, tymi wielkimi, ale jednak nie. A szkoda. Centrum dystrybucji, węzeł graniczny. Odkażanie kombinezonu. Dane zgodne. Witaj, Sam Porter Bridges. To jest Eudek. Potwierdzono prawidłowy klucz aktywacyjny. Łączenie z siecią węzłową. Łatwiejsze pewnie niż przeprawa przez smołowisko, oczywiście. Też mieliśmy więcej strzelania niż tam, bo tam tylko mieliśmy skakanie i szybkie rozplanowanie drogi. Dobrze. Zapewnia dane punktowe dla wyrzutnia czteropakietowa. Udało się, Sam. Sieć chiralna łączy teraz cały kontynent. Naród znowu jest jednością. Odrodził się jako miasta zjednoczone Ameryki. Choćbyśmy mieli paść ofiarą terrorystów czy innego wroga, sieć przetrwa. Nawet jeśli stracimy któryś z węzłów, wszystko przechodzi teraz przez plażę. Dzięki niej już zawsze będziemy razem. Ale to nie koniec pracy. Masz do wykonania jeszcze jedno zadanie. Naród potrzebuje nowego przywódcy. Tylko jedna osoba może zastąpić na tym stanowisku Bridget Strand. Kobieta, w której żyłach płynie jej dziedzictwo. Amelie jest gdzieś tam i potrzebuje twojej pomocy. Sprowadź ją do nas. I koniecznie wypatruj Hicksa. Może właśnie w tej chwili ją namierza. Teraz, kiedy podłączyliśmy węzeł graniczny, powinna się niedługo wybrać do twojej kwatery. Udaj się tam i czekaj. No dobra. Jedno mnie zastanawia, jak Hartman powiedział, jak powiedział, że w jej żyłach płynie dziedzictwo Bridget Strand. Czyli bardzo możliwe, że jemu właśnie zależy na unicestwieniu. Muszę ci coś powiedzieć. Jestem czynnikiem zagłady.
No pojebane. Stężenie hiralium gwałtownie rośnie. Kontakt nieuchronny. Zalecane przygotowanie do walki. Powtarzam, kontakt z nieznaną jednostką nieuchronny. Duża kieszeń na granaty, granaty, granaty. Wtedy jak stabilizator mamy, to... Nic nie będziemy zmieniać. Nie ma czasu na czytanie korespondencji, mam się przygotować do walki, ale to już w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!